Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, co ci się trafi. To nie 5, tylko 10. Nie gadzie jak jesień. Ale jajca mam na polic, jej scenę. To 4 MMC, we mce, a nie w ręce. Obozy sportowo-szkoleniowe. Cześć Paweł, teraz będzie twój czas. Czas. Twoje 5 minut. To masz od nas. Okej, a więc wykorzystuję swoje 5 minut. Zapewne nie jest dziwny obrazek osoby jeżdżącej w marcu po ligurijskich ścieżkach. Polskie socjale aż pękają w szwach. Kiedy jednak u nas zamiecie śnieżne i temperatura grubo poniżej zera, zaledwie 1500 km na południe, jest już piękna, soczysta wiosna. No i ten klimat, a bardziej klimacik. Morze, góry, urokliwe miasteczka pełne endurowców, no i te ścieżki, które są jedyne w swoim rodzaju. Nowe sprzęty. Czekaj! Ja tam helm. To jest jakby box tu wywalę. Teraz wyciszmy się trochę. Choć trasy finale Ligure to czołówka tras enduro i zapewne będę tu przyjeżdżał co roku, to wiecie, że dla mnie ten typ enduro jest okazjonalny. Wspólnie z Karoliną wykorzystaliśmy miejsce, aby rozejrzeć się nieco po okolicy. Jak każdą dobrą eksplorację, zaczynamy pociągiem. Con biciclette, due biciclette, ok? Dopo ritorno da Santa Margherita Ligure. Santa Margherita Ligure, Portofino. Allora non prendiamo ritorno perché noi non sappiamo a che ora. Conviene farlo là, tanto c'è la biglietteria. Anche, ok, va bene. Jeśli jedzie się na obozy takie wypadowe, zorganizowane wypady do finału Ligure, które polegają głównie na zjeżdżaniu, zawsze jeden dzień musi być taki odpoczynkowy, a nie ma chyba lepszego odpoczynku niż aktywny odpoczynek. I my postanowiliśmy wykorzystać ten jeden dzień, środę, środkowy dzień wypadu, i postanowiliśmy zwiedzić, eksplorować nieco okolice Portofino. Natomiast są tam dwie czarne trasy, które chcemy wpleść w tripa właśnie po okolicy. 35 km, 1500 metrów przewyższenia, także naprawdę niedużo, ale jak to bywa na, jak to przystało na Ligurię, na pewno będzie to treściwy wypad. Kurde, nie zdążyłam włączyć. Jesteśmy we Włoszech, ta grupka ludzi, która jest za mną. Chcemy zrobić tutaj zakupy w tym markecie. Jest on czynny od 8 do 13 i potem od 15.30 tam do późnych godzin wieczornych, czyli 2,5 godziny siesty. I jednak przed chwilą tu był jakiś pan, właśnie dzwonił, dlaczego jest sklep zamknięty, bo jest wywieszona kartka, że jest sklep zamknięty. Pani sobie chciała gdzieś wyjść na chwilkę, więc zaraz wraca i generalnie nikt nie ma problemu. Okay.
Bardzo sprawnie zdobywamy wysokość. Z 1500 metrów zostało nam jeszcze 900 metrów do podjazdu, więc całkiem sprawnie to idzie. Tam w tym klinie jest miejscowość Sorik, skąd wystartowaliśmy ze stacji kolejowej i bardzo ładnie zdobywamy wysokość właśnie wśród tych takich typowych liguryjskich wiosek na spoczach gór, taką małą, wąską drogą, bardzo ładnie. Bardzo dobra podjazdowa trasa, taka trawersowo-podjazdowa bym powiedział. Single wzdłuż takich starych jakichś ruin, zabudowań. No naprawdę pięknie, pięknie. Piękna trasa, jednak pogoda na morzu ewidentnie już leje. Są opady, tak ciężko, ponieważ chmury krążą, ciężko tak jakby jednoznacznie określić ich kierunek. Jednak wydaje mi się, że raczej opad deszczu jest dzisiaj nieunikniony niestety. Za nami takie brzydkie przekaźniki. Ten krzyż to jest szczyt Monte Tuggio. Natomiast my kierujemy się teraz tutaj. To jest góra Monte Borgo, 736 metrów. My przetrawersujemy, stawersujemy ją dołem. Ta góra na ostatnim planie, tam generalnie zmierzamy, ponieważ jest to właśnie już półwysep, na krańcu którego leży Portofino. Uwijamy się, ponieważ jak widzicie, zobaczcie, pogoda już jest tak na granicy załamania. Chcemy po prostu ten zjazd, który tu jest, chcemy go zrobić jeszcze w miarę możliwości na sucho. Rozpoczynamy malowniczy trawers góry Monte Borgo oraz Monte Bello. Całość osadzona w klimacie ruin infrastruktury, która kiedyś musiała tu być bardzo mocno rozbudowana. Szerokie mury, trakty oraz kamienne pylony wyglądające bardzo tajemniczo i intrygująco. Niestety nie udało mi się dotrzeć do źródeł historii tego miejsca, co nie zmienia faktu, że poza około kilometrowym odcinkiem, trudnym do jazdy rowerem, to jeden z ciekawszych trawersów, jakie dane było mi jechać. Po kilku kilometrach nadchodzi przełamanie i rozpoczynamy ładny, lekko techniczny zjazd do miejscowości Ruta. Sorry,
pogoda się zrobiła drżysta, wcale się nie poprawiło. Trudno. Słuchajcie, teraz... Ale tu jest ładnie. Ja pierdzielę. Teraz zrobimy jakby ostatni podjazd już... Jak teraz podjedziemy, to już następny zjazd już będzie do Portofino, stricte. Dobra, prosto. Na dół. Nie, do góry, stój! Grywa ciaza chyba jakiegoś. Moim zdaniem powinniśmy jechać w prawo tu, Karola. Via Gaixella. No bo Karola, popatrz jaką masz przerzutkę, nie? No ja. Bardzo dobrze zurbanizowana, jest tak w sensie zagospodarowana jest ta okolica. Bardzo fajnie oznaczone trasy enduro, czarna, mulino, czerwona, polone, pochodząca od góry polone, od szczytu, tak się nazywa ten szczyt. Także bardzo fajnie się tu jeździ i przyjemnie. No niestety szkoda, że jest pogoda taka, a nie inna, ale co zrobić, no takie uroki eksploracji enduro jeżdżonego. Punkt główny osiągnięty, docieramy do Portofino. Szczerze mówiąc, troszkę mieliśmy inne oczekiwania, jeśli chodzi o pogodę. Myśleliśmy, że się rozpada, to jak opuścimy to miejsce. Trudno, no takie są uroki, zalety, jak to chce, niech sobie tak to nazywa, przygodowego enduro. Moi drodzy, trip absolutnie udany. Taka typowa pojeżdżanka, eksploracja, jakby nie było, jest to czysta eksploracja tutaj Ligurii. Piękny trawers, potem troszkę fuck upu, jeśli chodzi o trawers tam tej góry, już zapomniałem, jak ona się nazywała. Potem ładny zjazd, potem załamanie pogody, potem zjazd czarną trasą trailową. Także było wszystko. Było wszystko, zobaczyliśmy mniej więcej jak wygląda Liguria od drugiej strony, od innej strony, może inaczej, od innej strony niż w finale Ligurę. Także uważamy, że ten dzień był bardzo, bardzo udany. Wracamy do finale. Jak na finale przystało, zaczynają się mniejsze i większe awarie. Mistrza wyjazdu został Grzesiek, któremu rozpadł się damper i całkowicie straciło się tłumienie. Na tłumiku zdętek bez strat na prędkości przejechał do końca obozu. Szacun! I tak beztrosko miały kolejne dni obozu. Jak mawiał klasyk, nie zapomnę tego nigdy. Wielkie podziękowania dla ekipy PDW, Karolinie, Ance, Sysce, Grześkowi, Arturowi, Adamowi, obu Adrianom i wiadomo, Michałowi. Dzięki wielkie. To wszystko na dzisiaj. Do następnego. Cześć!